jesteśmy po losowaniu. Wiesz już, z kim będziesz walczył pierwszą walkę i drugą. Jak się na to zapatrujesz? Na razie nie wiem, z kim będę boksował pierwszą walkę, bo trzeba wygrać pierwszą, żeby boksować drugą. Ale pierwsza walka z Australijczykiem, myślę, że to jest dobre w miarę losowanie, bo nie jest to zawodnik z czołówki. Zawsze mam problemy z pierwszą walką, trochę gorzej zawsze mi idą, więc cieszę się, że nie trafiłem od razu na kogoś z rozstawienia. A mam później rywala z Uzbekistanu, z numerem 2 rozstawionym, ale na tym będziemy się zastanawiać później. Na razie pełna koncentracja na pierwszej walce. Trzeba to przeanalizować, bo nie znam zawodnika dokładnie, więc przejrzę sobie jakieś materiały, ustalimy taktykę z trenerem i będziemy ćwiczyć pod niego.